Cześć, z tej strony Ranger i witajcie w pierwszym odcinku nowej serii, czyli historii Minecrafta. Będzie to seria, w której zaprezentuję wam wszystkie wersje Minecrafta, począwszy od tych pierwszych, aż do tych najbardziej współczesnych. Normalnie w jednym odcinku będę prezentował wam jedną wersję, w stylu podobnym do tego, który możecie znaleźć w przeglądach snapshotów. Jednakże, ponieważ pierwsze wersje Minecrafta niewiele różniły się od siebie, zdecydowałem, że w pierwszych odcinkach zwyczajnie pokażę wam ich kilka naraz. Mam nadzieję, że ta seria wam się spodoba, no i oczywiście teraz zapraszam was do oglądania pierwszego odcinka. Zapewne większość z was myślała, że najstarszą wersją Minecrafta jest wersja Classic, jednak nie jest to prawdą. Jeszcze przed Classiciem było kilka wersji Minecrafta i to właśnie o nich dzisiaj wam opowiem. Wszystkie wersje, które pokażę wam w dzisiejszym odcinku, były stworzone przed pierwszym oficjalnym opublikowaniem Minecrafta, dlatego wiemy o nich stosunkowo niewiele. Takich wersji było znacznie więcej niż pokażę wam w dzisiejszym odcinku, lecz niestety tylko do niektórych można uzyskać dostęp. Prawdopodobnie większość z tych wersji zwyczajnie już nie istnieje. Cała historia zaczyna się od prostej gry nazwanej Cave Game, stworzonej 10 maja 2009 roku przez Notcha. Jedynym źródłem informacji o tej wersji jest film na kanale Notcha, który możecie zobaczyć w tej chwili na ekranie, a także link do niego znajdziecie w opisie. Inspiracją dla Notcha były gry Infinity Miner, Dwarf Fortress, Dungeon Keeper i jedna z jego poprzednich gier, Ruby Dunk. Cały świat w tej wersji gry składał się jedynie z dwóch bloków, cobblestone'a oraz dirta. Tekstury tych bloków Notch zaczerpnął wspomniane już przeze mnie gry Ruby Dunk. W świecie generowały się przypadkowe jaskinie stworzone z cobblestone'a, a wierzchnią warstwę stanowiła trawa. Funkcjonowało także oświetlenie, które powodowało, że blok był ciemny, gdy nad nim znajdował się inny blok, lub jasny, gdy nad nim było widać bezpośrednio niebo. W tej wersji nie istniała możliwość niszczenia oraz stawiania bloków. Następne 5 wersji, o których wam opowiem, zostały stworzone zaledwie na przestrzeni 4 dni. Są to kolejne wersje wersji pre 0.0.9a, czyli jak widzicie pomiędzy poprzednią wersją a tą było kilka update'ów, niestety nigdy nie dowiemy się, co zostało w nich. Naprawdę? Tak jak mówiłem, niestety nigdy nie dowiemy się, co w tych wersjach było zmieniane, ani jak wyglądały. Pierwszą z tych wersji, a także najstarszą dostępną w launcherze, jest wersja RD 13.22.11, co należy tłumaczyć jako 13 maja, godzina 22.11. W odróżnieniu od Cave Game, świat w tej wersji generował się płaski. Było możliwe także stawianie i niszczenie bloków. Co ciekawe, za pomocą lewego przycisku myszy stawiało się bloki, a za pomocą prawego je niszczyło. W następnej wersji RD 13.23.28 dodano moby ludzi z teksturą późniejszego Steve'a. Biegali oni po całej mapie, robiąc różne dziwne ruchy, prawdopodobnie był to po prostu test animacji postaci ludzkiej. Nie ma wprawdzie żadnych wzmianek o wersji Minecrafta z 14 maja 2009 roku, ale przy tej dacie chciałbym się na chwilę zatrzymać, bowiem wtedy została zmieniona nazwa gry najpierw na Minecraft Order of the Stone, a później już na samo Minecraft. Kolejna wersja RD 2009.05.15, czyli jedyna dostępna wersja z 15 maja, wprowadziła kolejne zmiany. W grze były dostępne już 4 bloki: stone, z którego generowała się cała mapa, dirt, cobblestone oraz deski. Zmieniono także grawitację na taką, jaka jest w tej chwili w Minecrafcie. W mapie biega mniej Steve'ów, za to możemy ich spawnować za pomocą klawisza G. Gdy niszczymy bloki, będziemy widzieli efekt Particles, dokładnie taki, jaki widzimy w tej chwili w najnowszych wersjach. Dodano także sadzonki, które w tej wersji można było stawiać na każdym bloku, a nie tylko na dyrcie. Oprócz tego w plikach gry pojawiły się tekstury wody, lawy, bedrocka oraz bocznej ścianki bloku ziemi z trawą. Kolejna wersja RD 16.0052 to najprawdopodobniej test fullscreena. Co jest ciekawe, nie znajdziemy tutaj niektórych zmian z wersji poprzedniej z 15 maja. Przykładowo nie będzie tutaj sadzonek oraz tekstur wody, lawy i bedrocka. Następna, a zarazem ostatnia wersja Minecrafta Pre-Classic z 16 maja z godziny 13.48 jest dokładnie taka sama z perspektywy gracza jak poprzednia wersja z 15 maja. Pozwala to sądzić, że tak naprawdę ta wersja z 15 maja nigdy nie istniała. Tłumaczyłoby to, dlaczego w wersji teoretycznie późniejszej, tej w której przeprowadzano test fullscreena, nie ma niektórych wcześniej dodanych elementów. Być może są to błędne przypuszczenia, a te wersje, na pozór identyczne, różnią się na przykład drobnymi elementami w kodzie. I tym oto sposobem dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Następnym razem zaprezentuję wam początkowe wersje Minecrafta Classic, czyli pierwsze, które zostały upublicznione oficjalnie pod nazwą Minecraft. Tymczasem dziękuję wam za oglądanie. Jeśli film i cały pomysł na serię ci się spodobał, nie zapomnij dać łapki w górę, naprawdę motywuje to do dalszej pracy. Jeśli jeszcze nie jesteś moim widzem, zasubskrybuj kanał, by nie przegapić następnych filmów. Dzięki za oglądanie jeszcze raz i widzimy się już niedługo w następnych odcinkach. Cześć!